Cześć! Znajdujemy się właśnie pod krakowską siedzibą firmy M-Sport, gdzie już za kilka chwil rozpocznie się wydarzenie związane z przyszłorocznym cyklem Junior WRC. Czego mogę się tam spodziewać? Tego jeszcze nie wiem. Wiem jednak, że jest to miejsce bardzo prestiżowe, dlatego wspólnie z moim Note 8 ruszamy uwiecznić to wydarzenie specjalnie dla Was. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej, a żeby tradycji stało się zadość, to zapraszam na kolejny odcinek rajdowego świeżaka. Jedziemy! Dzisiaj mamy spotkanie z potencjalnymi kierowcami do serii Junior WRC 2018. Chcieliśmy im pokazać, co robimy, gdzie działamy, jak działamy, wytłumaczyć, na jakich zasadach działa Junior WRC. Zwiedzanie rozpocząłem od luźnego rozpoznania w terenie. W holu głównym wystawiono kilka Fordów Fiesta R2, którymi kierowcy będą rywalizowali w przyszłym sezonie, oraz maszynę R5 stanowiącą główną nagrodę dla najlepszego zawodnika w stawce Junior WRC. Organizatorzy wydarzenia zafundowali nam ciekawą wycieczkę po siedzibie M-Sport Poland. Mieliśmy okazję podziwiać pracę specjalistów w głównej hali, przeszliśmy się szlakiem bogato zastawionych magazynów i poznaliśmy miejsce, w którym testowane są silniki. Warto zaznaczyć, że za budowę siedziby była odpowiedzialna firma Atlas Ward Polska, której prezesem jest pasjonat i uczestnik wielu imprez motosportowych Mariusz Górecki. W minioną sobotę pojawił się on w Warszawie i wziął udział w 55. edycji rajdu Barbórka. Następnie zaproszono nas do części oficjalnej, podczas której przedstawiono m.in. kalendarz cyklu na rok 2018. Będzie on obejmował rundy w Szwecji, na Korsyce, w Portugalii, Finlandii oraz w Turcji. Na południu Europy punkty przyznawane do klasyfikacji generalnej będą podwojone, aby urozmaicić rywalizację i wprowadzić element dramaturgii. Co ciekawe, zasada ta będzie obowiązywała tylko załogi, które wcześniej ukończyły przynajmniej 3 rundy cyklu, a do łącznego zestawienia będą brane 4 najlepsze występy w sezonie. Intrygujący jest również pomysł nagradzania kierowców jednym punktem za każde zwycięstwo na poszczególnym odcinku specjalnym. Wpisowe dla załóg wyniesie 139,5 tysiąca euro. Zwycięzca oprócz nowej R5 zgarnie również 200 opon przeznaczonych do rywalizacji w cyklu WRC 2 w roku 2019, zapas paliwa na 7 rund oraz zwolnienie z konieczności uiszczania wpisowego na wybrane imprezy. Wycieczka po krakowskiej siedzibie M-Sportu przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. Zawodnicy poznali kulisy rywalizacji na nadchodzący sezon, a my poznaliśmy motosport od nieco innej strony. Ja Wam dziękuję za ten materiał rajdowego świeżaka i zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków, bo przybliżymy sobie nieco kulisy silnika z NASA. Dzięki wielkie za ten materiał, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!